Witam, chciałem Goda. Zawsze mi się to myli, więc Ndatiman, kleryka ze zgromadzenia księdza Mariana, który, jak widzicie, jest w Polsce. Jean-Claude przygotował dla nas swoją opowieść, ilustrując ją prezentacją, więc oddaję Ci głos. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Ndatiman Rakot. Pochodzę z Rwandy. Mam 3 braci i 1 siostrę. Mój ojciec i moja mama przyjęli sakrament małżeństwa przed założeniem rodziny. Jestem pierwszym dzieckiem w mojej rodzinie. Co warto wiedzieć o regionie chrześcijan? Ciało Bóg składa się z 2 regionów: Rusiz i Niamaszyty. Powierzchnia Rusiz wynosi 945 km2 i zamieszkują ją ponad 400 tysięcy ludzi. Region Rusiz to jeden z 7 regionów wchodzących w składach prowincji zachodniej, które graniczy z 2 państwami, czyli Burundi na południu i Demokratyczną Republiką Konga na zachodzie przez jeziora Kivu i rzekę Rusiz. Dystrykt Rusiz składa się z miast Kamembe i jednego z 7 największych miast w Rwandzie. Cel region Rusiz to handel transgraniczne i rolnictwo komercyjne. Moja rodzina mieszka około kamieni naszej i hodują kawę i zwierzęta, czyli oni są rolnikami i hodowcami. Dzieci pomagają rodzice zbierać kawę, jak przychodzą i zbierają. Moja ścieżka edukacji. 6 lat uczyłem się w szkole podstawowej Nowa Katolicka. Następnie 6 lat w szkole średniej na Pomorzu. Po czym przez 3 lata studiowałem filozofię w Wyższym Instytucie Filozoficznym Świętego Józefa Mokasy w Kamerunie. Co uczniowie robią w szkole? Tylko nauka? Nie. Uczniowie uczą się wielu różnych rzeczy. Poznają rzeczy, uczą się wartości. Bądźcie uczciwi, czyli jak współpracować z innymi. Robieniem wszystkiego, żeby życie było lepsze. Moja droga do kapłaństwa. Spotkałem księdza Mariana podczas rodzinnej sesji powołaniowej zorganizowanej w mojej diecezji Ciano. Zgromadzenie było bardzo duże. Pamiętam, każde zgromadzenie przedstawiało swoje charyzmaty, a ja patrzyłem i czekałem na pewno, gdzie mogę zaangażować. Wreszcie są charyzmaty naszego zgromadzenia, które głęboko mnie poruszyły, ponieważ praktykowałem je od dzieciństwa, na przykład propagowania niepokalanego pocięcia, modlić się za zmarłych, tak więc. W mojej rodzinie wspólnie odmawiamy modlitwę Maryjną wieczórną. Szukałem wystarczających informacji w ciągu 4 lat, aby wejść do domu informacyjnej księży Mariany Niepokalanego Pieczęcia, czyli Nietnama, Rwanda w 2017
2017 roku. Po 2 latach nam, kiedy przyszedłem do Liceum Postgraduate, dostałem się na studia do seminarium w Jałmużnie, czyli w Kamerunie. Studiowałem tam filozofię świata. Dzięki współpracy z ruchem MIT zostałem przyjęty do programu Adopt Serca i ofiarodawca z Polski pokrywałem koszty mojej nauki. Jestem za to bardzo wdzięczny Bogu za to. W roku 2022 trafiłem do Polski. Pierwszy miesiąc spędziłem w Rejenie. Tam było bardzo fajnie. Obecnie uczę się języka polskiego w Rumunii i rozpoczynam naukę teologii na Kubie. Dziękuję Wam za wszystko. Jestem w nim 10 miesięcy i już mówię płynnie językiem. Czytam w tym języku. Proszę Państwa, to jest niesamowite, jak chłopak, jak nie ma talent, jakie zdolności językowe. Myślę, że może pojawią się jakieś pytania. Tutaj młodzież też jest, widzę, patrzy na nas. Ktoś wiersze dla ochotnika, bo jeżeli nie ma, to ja mam pierwsze pytanie. Ksiądz, ile ty znasz języków? I jak? Mówię trochę po polsku. Tniawanga. Mówię po francusku i po angielsku. To tam bardzo tak. W naszych rejonach tutaj rzadko, żeby ktoś miał kijama. Po prostu angielski też się rzadko zdarza. Ale już częściej. Takie jeszcze drugie pytanie, bo ja mam tę przewagę nad innymi tutaj w tym pomieszczeniu, może się Łukasz stara się, no coś też mogę powiedzieć, ale wy tam w Rwandzie to bardzo lubicie maniok i fasolę. Jak sobie radzisz bez manioków w Polsce? Teraz dobrze, no. Byłem w Kamerunie 3 lata, tam nie mam jeszcze maniok, ale smak inaczej. Tutaj są różne tak jedzenia i dla mnie akcent, który powoli mogę zjeść coś. Masz jakąś taką ulubioną poprawę w Polsce? Tak, ale mogę... Czas na jakieś pytanie z sali. Proszę bardzo. Bonjour, pourquoi est-ce que je peux parler pour français ou pour le français? Je vais essayer pour le français, s'il vous plaît. Je me demande tes parents en officiel, une fille ou un polonais, et un grand ou tes parents adoptifs, ils vivent en Danse ou en quelle ville se promènent? Oh, je pense. Non, c'est très compliqué.
nie udało ci się jeszcze spotkać swojego rodzica adopcyjnego, o ile wiem. Tak. To jeszcze się nie wydarzyło. Choć mamy bardzo ciekawe historie, tak naprawdę się dowiem, bo w ubiegłym roku właśnie jeden ze współbraci Jean-Claude'a, który nagrał dla nas takie przesłanie na nadzieję do Ci serca. To jest człowiek, który też opanował język polski i on ma bardzo taką dobrą już kartę spotkań ze swoją rodziną, która się wspiera z Polski. Odwiedza ich, oni go odwiedzają w tym Lublinie, spędza z nimi święta. To jest jego, stanie się jego drugą rodziną. Także no, takie przypadki się zdarzają, że mogą też razem ze sobą pobyć dłużej, nie tylko w trakcie krótkich spotkań. Ile lat trzeba się uczyć, żeby zostać księdzem? Dokładnie. To zawiedzie do zgromadzenia, na przykład u nas tydzień około 9. Widzieliśmy tutaj twoją szkołę podstawową, szkołę średnią. Widzieliśmy, że co tam między innymi młodzież robi na przerwach. Ty pochodzisz z wiejskich rejonów, prawda? Daleko chodziłeś do szkoły? Jak to wyglądało? Czy był tam autobus, który woził dzieci do szkoły? Gdzie ja byłem, czy autobus nie miał. I w szkole podstawowej to ja na szczęście tam było blisko, ale też w szkole średniej to było, to ja mieszkam tam w internacie 6 lat, bo nie miałem problemu. Byłem zawsze w szkole. Masz czworo rodzeństwa, trzech braci i jedną siostrę. Co oni robią? Czym oni się zajmują teraz? Teraz oni są z studentami. Myślę, że sporo się już dowiedzieliśmy o drodze do kapłaństwa naszego Rwandyjczyka w Polsce. Dowiedzieliśmy się, z jakiej rodziny pochodzi, gdzie mieszka. To jest rejon położony nad jeziorem Kivu w Rwandzie. Tak jak wspominał Jean-Claude, ten rejon graniczy z Burundi i z Demokratyczną Republiką Konga. Tutaj na jednym ze zdjęć mieliśmy okazję zobaczyć takie jezioro i tam były na pierwszym planie poletka. To właśnie są takie małe poletka uprawiane przez rolników i drzewki sadzone są na nich drzewka kawowe. Ten rejon od Cięgugu na północ do pod Gomę, do Kiseni w Rwandzie, to jest rejon, gdzie są bardzo dobre warunki do hodowli kawy i bardzo dobra gatunkowo arabika stamtąd pochodzi. Miałem okazję odwiedzać taką plantację, skąd akurat ta wiedza, no i mogę sobie wyobrazić, że rodzice mają trochę tych drzewek kawowych i to jest takie podstawowe, żeby wytrzymać. Czy masz jakieś życzenia odnośnie swojego pobytu w Polsce? Marzenia? Teraz dokładnie nie. Jeszcze się nie zastanawiałeś tam. To my życzymy Ci, żeby Twoje studia przebiegały bardzo dobrze. Już na starcie masz jakby przewagę, bo mówisz bardzo dobrze po polsku. Czytasz po polsku, rozumiesz? Myślę, że studia będą po polsku czy po francusku? Oczywiście po polsku. Studia będą po polsku, więc już myślę, bez problemu sobie z nimi poradzisz. Gratulujemy Ci serdecznie wyboru drogi życiowej. I życzymy dobrego studiowania w Polsce. Myślę, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.